17. Za chwilkę będę na rynku w Wadowicach. Witam panie pośle. Dzień dobry. Można też na słówko? No proszę bardzo. No to takie najprostsze, chyba najbardziej podstawowe pytanie, dlaczego pan tu dzisiaj jest? Bo Tarcy mi się bardzo podoba. To jest jedno z niewielu środowisk, które ma odwagę powiedzieć tak, że Wadowice powinny być rządzone przez człowieka, który odpowiada tej tradycji Jana Pawła II. Natomiast no nie ma takich środowisk, które by to po prostu mocno werbalizowały. Nie boicie się pogody, zrobicie dzisiaj... Widzi pan, ma parasol, nie? Zrobicie dzisiaj taką dużą pikietę? Jak pan myśli, ilu was? Ja myślę, że będzie niewiele osób, bo wie pan co, no jest parę takich okoliczności niesprzyjających. Po pierwsze, pogoda rzeczywiście jest takim czynnikiem niedobrym, natomiast wie pan, to jest też kwestia pewnej odwagi. Ludzie muszą się po prostu nie bać, żeby coś takiego zademonstrować. Wiele osób jest uzależnionych od władz samorządowych poprzez pracę rodziców, no różne po prostu tutaj kwestie wchodzą w grę. Sam byłem radnym małej gminy, więc wiem, jak to po prostu wygląda. Jak widzicie, pogoda nie sprzyja dzisiaj młodzieży wszechpolskiej, ale mimo to będą pikietować do 18 godziny. Ta pikieta, manifestacja jest legalna. No i cóż, tak jak wam mówiłem, no dzisiaj dość nietypowe rozmowy przy kawie. Najprawdopodobniej połączymy dwa materiały, czyli z manifestacji, z pikiety Młodzieży Wszechpolskiej, ale też z Komitetu Obrony Demokracji. Poznacie również ich zdanie. Jak wiecie, zawsze jestem bardzo obiektywny, także... Znajdujemy się właśnie na Wadowickim Rynku, gdzie za chwileczkę rozpocznie się happening zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Ze mną organizatorzy. Witam pana, panów. Witam. Panowie, z jakiego powodu dzisiaj tutaj przyszliście protestować? Bo to jest protest pokojowy z tego, co czytałam w zapowiedzi. W ogóle generalnie nie jest to protest, aczkolwiek owszem jest taka formuła, że protestujemy. Protestujemy przeciwko polityce rządu wobec uchodźców, których mogłaby Polska przyjąć bezpiecznie, przynajmniej w pewnej liczbie i być pomocnym dla... Polska powinna udzielić takiej pomocy ludziom, którzy uciekają przed wojną. Dobrze, a czy według panów taki protest jest potrzebny? Jest potrzebny dlatego, że właśnie polska polityka wszystko robi, żeby nie przyjąć żadnych uchodźców. My mówimy w tym happeningu, to nie jest protest tak naprawdę, aczkolwiek ma ten happening powodować oprotestowanie działań rządu, ale to jest happening mówiący o uchodźcach głównie o polskich uchodźcach. O polskich uchodźcach z różnych wojen, powstań. Po każdym takim wydarzeniu w naszej historii Polacy emigrowali, uciekając przed wojną, przed najeźdźcami i byli przyjmowani przez różne kraje, przez cały świat. Także przez kraje muzułmańskie na przykład. A w tej chwili Polska nie chce przyjąć uchodźców w ogóle, krzycząc niezgodnie z prawdą, że każdy uchodźca to jest imigrant, zarobkowy imigrant i na dodatek barbarzyńca, terrorysta i tak dalej. A to nie jest prawdą. Na przykład możemy przecież przyjąć uchodzących przed wojną chrześcijan z Syrii. Nie musimy wcale przyjmować muzułmanów, jeżeli ktoś aż tak nie cierpi innowierców. To mamy chrześcijan, którzy są pokrzywdzeni. 260 tysięcy dzieci pozbawionych kończyn. To jest wynik w tej chwili podsumowania tego, co się dzieje w Syrii.
A jak według panów miałoby wyglądać przyjęcie przez Polskę tych uchodźców? Czy rząd na przykład miałby im zapewnić mieszkania? Czy miałaby zostać wybudowana jakaś placówka? Nie chcę tutaj mówić obóz dla uchodźców, coś takiego. Znaczy, są już tutaj w Polsce nie miejsca, które są przygotowane nie dla uchodźców. No i generalnie to już nie wiem, czy one są puste, czy nie puste. W każdym razie już za poprzedniego rządu, nie, Ewa Kopacz, stwierdziła, że już na tych 7 tysięcy uchodźców, że są przystosowane ośrodki o przyjęcie. Ale ja tak troszkę chciałem inaczej powiedzieć, bo między innymi mój teść dostał się do wojsk Andersa. To znaczy on pracował na Litwie, był policjantem w roku 17 września. Ruscy go dopadli, nie, i znalazł się w Katyniu. Tak. I gdyby nie to, że Anders wtedy uzgodnił, nie, poprzez aliantów, uzgodnił, że będzie tworzył tą armię, no to on się dostał do Anders, do wojsk utworzonych na terenie Rosji jako wojskiem. Znaczy potem przeszedł cały ten szlak, czyli przez tam Iran, panie Pakistan, na koniec znalazł się. Czyli świat cały, piękna jest książka, którą Norman Davies, nie, napisał na temat właśnie całego tego, no, to znaczy tej wyprawy Andersów, nie, i potem połowa książki jest poświęcona, jak po całym świecie rozproszyła się ta armia. Tego było 10 tysięcy, nie, armii Andersa. Wszyscy przyjmowali, od Brazylii, Nowej Zelandii, Australii i gdzieby tylko. I w świecie muzułmańskim przecież, i jaką pomoc nam świadczył panie Iran wtedy, nie? Irak i Iran. Dobrze, no. A czy według panów takie przyjmowanie uchodźców miałoby być przyjęciem ich na stałe, czy miałoby być to tylko taki azyl na czas wojny w ich własnym kraju? No znaczy oczywiście, że tacy, którzy zechcieliby się osiedlić, zasymilowaliby się tutaj, czyli nauczyliby się języka, podjęli pracę, mogliby zostać mieszkańcami, mogliby dostać polskie obywatelstwo i mogliby mieszkać w Polsce. Zresztą takie warunki w ogóle przyjmowania uchodźców na teren krajów Unii Europejskiej są zapisane, że żeby Polska na przykład, przyjmując uchodźców, nie była tylko drzwiczkami do Unii Europejskiej, żeby się nie okazało, że my przyjmiemy tu ilość uchodźców, a oni tak naprawdę nie są uchodźcami, tylko są imigrantami zarobkowymi i oni potrzebują Polskę tylko jako wejście na teren Unii, a już w strefie Schengen potem Polskę opuszczą. Nie, na pewno ci, którzy zostaliby przyjęci przez Polskę, musieliby zamieszkać tutaj i nie mieliby prawa dalej do Europy przechodzić. Poza tym my jako Komitet Obrony Demokracji wcale nie mówimy, że mamy otworzyć granice dla imigracji ekonomicznej, zarobkowej, chociaż przecież Polacy emigrują cały czas do całej Europy i nie tylko, zarobkowo właśnie, i jakoś tam jesteśmy przyjmowani, prawda? I nie tego Polacy nie oprotestowują. Czyli filozofia Kalego działa. Jak Polak emigruje, to zarobkowo to jest tacy, a jak kto inny emigruje zarobkowo, to jest B. No bo to chyba chodzi o te różnice kulturowe, tak? Różnice kulturowe, dlatego my wcale nie mówimy, że musimy przyjąć na przykład muzułmanów. Możemy przyjąć chrześcijan uciekających. Nie selekcja. My uważamy, że uciekający przed wojną, ludzie pokrzywdzeni, a nie, o to chodzi, o wpuszczenie uchodźców wojennych, a nie imigracji, takiej imigracji, jaka możemy obserwować w pewnych miejscach, gdzie to jest imigracja nie tylko ekonomiczna, ale czasem wręcz z hasłami najeźdźczymi, prawda? Oni chcą, niektóre środowiska ekstremalne chcą wysłać tu swoich emisariuszy, tu ich osiedlić potem, żeby sprowadzili rodziny i tak dalej, i oni chcą jakby zagarnąć Europę. Pewnie, że są takie hasła, ale to też jest ekstremum, a nie nie można tego generalizować. To dotyczy naprawdę niewielkiego procenta tych ludzi, którzy dobijają do granic Europy. A my przede wszystkim mówimy o tym, że powinniśmy otworzyć granice dla tych, których skrzywdziła wojna, którzy naprawdę nie mają gdzie żyć. Często to są matka z dziećmi, ojciec zginął, na odwrót, ojciec z dziećmi
tam nie ma, jest cywilem, nie ma broni, nie ma czym walczyć, bronić się tam przed bombami. On te dzieci tutaj do Europy ciągnie dla bezpieczeństwa. Są naprawdę liczne przykłady na terenie Europy, gdzie tacy właśnie ludzie przybyli, osiedlili się, pracują, asymilują się ze społeczeństwem, wcale nie są terrorystami, nie gwałcą, nie robią nic takiego, co nagłaśniają nasze media te państwowe. Na dzisiaj to ja już je nazywam reżimowymi. Czyli uważają panowie, że tak jakby tylko pomoc tam gdzie jest wojna, w Syrii, tak? To jest za mało, tak? To jest za mało, dlatego że my tak naprawdę wcale nie pomagamy tam. Gdybyśmy tam rzeczywiście skierowali jakąś pomoc i pomagali, to byłoby okej. Parę milionów, gdzieś bodajże chyba 10 milionów, to jest śmieszna kwota. Gdzie miasto leży w gruzach i tysiące... Postawienie, opowiedzmy sobie, jednej szkoły i zatrudnienie ileś tam nauczycieli. To jest żadna pomoc. To jest żadna pomoc. Naprawdę są ludzie tam, którzy tam sobie nie poradzą. Tym bardziej, że tam cały czas bomby lecą. Oni mają szansę przeżyć właśnie emigrując stamtąd, uciekając przed najeźdźcą, uciekając przed sąsiadem, który chce ich zabić. Tak się tam dzieje. Ja bym troszkę tak z innej strony, jak to wyglądało w historii powojennej Polski. Pierwsze to widziałem, jak Grecja, nie, czy będzie komunistyczna, czy nie. I tam były takie walki, powiedzmy sobie, prawie że trochę, no takie partyzanckie, nie? Myśmy przyjęli całą grupę Greków do Polski, tak, którzy niby komunistami broniliśmy ich przed... Potem jak była wojna w Wietnamie, to znaczy mój przyjaciel ożenił się, ja poznałem tych Wietnamczyków, myśmy rocznie przyjmowali, to była ich polityka, nie? Żebyśmy... Jak gdyby opowiedzieli się za budowanie tego komunizmu w świecie, a tam Korea wtedy walczyła, nie? O to, nie? To myśmy rocznie przyjmowali 80 tysięcy rocznie. I to było gdzieś tak przez jakie 8-10 lat, nie? No, ponieważ przyjaciel ożenił się właśnie z taką Wietnamką i poznałem dziesiątki różnych, nie, osób. Przecież oni ten stadion okupowali w Warszawie, nie? Tam były praktycznie sami Wietnamczycy. Czyli są względy polityczne i teraz kieruje się i mnie się wydaje. PiS tak nastraszył Polaków, bo już 70 ileś bodajże 6%, jak gdyby nastraszył ich i oni widzą to, że jak oni mówią, my będziemy obrońcami, obronimy i że to jest jak gdyby element, że wygrają wybory, czyli to jest czysta gra polityczna, żeby wygrać wybory. No. Czyli żeby nie ponieść odpowiedzialności, jak przegrają. No. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Już za nami chyba protest, happening się zaczyna. Także dziękuję bardzo. Znaczy hasło Biała Polska, tylko zimą. Co to znaczy? No, jak to znaczy, że tylko biali ludzie mają prawo mieszkać w tym kraju tylko zimą, czy nie tylko zimą? Proszę pana, weźcie sobie okład, zimę sobie zróbcie okład na głowę. Biała Polska, panie tylko pani, zimą. Ja zaproponuję, oglądajcie film. Boga, nie uchodźcie. No szkoda, mam sobie dać głowę wciąć. Czerwonym kapkiem. Chodźmy. Rasizm został. Chodźmy, bo przepraszam bardzo, ale ja nie życzę sobie nagrywania. No pan kiwa do mnie głową i dalej mnie pan nagrywa. Chodź.